Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W gruncie rzeczy ten film jest bardzo ważny. Nie jest to nic o polityce, ale jest to film o tym, jak się w Polsce oszukuje Polaków, między innymi w sklepach, na promocjach i na cenach. Dlatego jeśli możecie, to bardzo bym Was prosił, żebyście ten film udostępnili, tylko dlatego, żeby ktoś jeszcze to obejrzał, ktoś, kto nie ma dostępu do moich filmów. Ponieważ ja jestem załamany, naprawdę, to nie jest przesada. Ja Wam zaraz pokażę coś, co udało mi się zrealizować. Ja po prostu chciałem sprawdzić. Powiem Wam szczerze, że ten film chciałem o tej tematyce nagrać już jakiś czas temu. Ale sytuacja, która się pojawiła ostatnio, po prostu to przyspieszyła i zmusiła mnie do tego, żeby ten film jeszcze w tym tygodniu, jeszcze przed tym Black Fridayem opublikować, bo to jest bardzo ważne. Ja już mam po prostu dosyć tego, jak się w Polsce oszukuje polskich konsumentów. W pierwszej części filmu pokażę Wam kilka sytuacji z różnych sklepów RDV AGD, gdzie się wybrałem i zarejestrowałem nasze rozmowy, a w drugiej części pokażę Wam przykład Polski i Francji, jak naprawdę wyglądają promocje i jak się dba o konsumentów. Nawet są takie sklepy, uwierzcie mi, którzy nie oszukują. Takie sieci, które nie oszukują, takie sklepy, które nie oszukują. Nie wszyscy oszukują, natomiast w Polsce to jest po prostu samowolka. Rypanie, jeszcze raz rypanie Polaków, aż mi po prostu szkoda, naprawdę mi jest szkoda, mi jako Polakowi jestem zażenowany. Posłuchajcie sobie, ja ostatnio poszedłem do jednego z takich znanych marketów RTV, media i tak dalej i tam sobie chciałem kupić takie sprężone powietrze do czyszczenia, do wydmuchiwania brudów z komputera, z laptopa, nie? Każdy to pewnie już widział na oczy. No i tak, no i jest cena 29,99, czyli tam na 19, czyli o 10 zł taniej. W kasie pani mówi, że 24,99, to ja mówię, ale to było przecież po 19 czy po 20, no ale to musi pan rozmawiać z kimś tam z działu. To ja sobie to zapłaciłem oczywiście, bo wiedziałem, że się wrócę i tę sprawę załatwię, więc sobie poszedłem, a co się stało później, no to sobie zobaczcie. Dzień dobry, czy pani tu jest z tego działu? Tak, między innymi. Mam takie pytanie, dlaczego tutaj jest 19 zł, a ja zapłaciłem 24? Chciałbym po prostu wiedzieć. To jest dokładnie ten sam produkt. No możliwe, że jakaś cena inna. No nie inna, ponieważ jeśli tu jest 19, to jak sobie zapłacić ja 19, wiem, a nie 24? Cena inna po prostu była. Nie, ale tak bym chciał wiedzieć po prostu, o co chodzi, bo chcę to wiedzieć. Proszę mi to wytłumaczyć, ewentualnie zawołać kogoś, to mi to wytłumaczy, ponieważ ja jako klient wziąłem to tylko dlatego, że jest 19, dlatego chcę po prostu zapłacić albo 19, albo chcę wiedzieć dokładnie dlaczego, jeśli pan mi nie może tego wytłumaczyć. No to zwrócimy i zapłaci pan 20. Ale chcę wiedzieć dlaczego. To nie chodzi o to, że możliwe, że cena nie została zmieniona, gdyż mamy bardzo dużo pracy, a jest... Ale nie, no cena została zmieniona, ponieważ jest 19. A gdzie nie została zmieniona? Tutaj w systemie, tak? Tutaj nie została zmieniona prawdopodobnie. Ale ja zapłaciłem 24,90. Rozumiem, ale tutaj możliwe, że nie została zmieniona z 19 na 24. No ale jest 19. Rozumiem. Tak, ale chciałbym po prostu wiedzieć, bo jeśli no, na przykład osoba jakaś... Panu, że tak, no ale to... Prawdopodobnie no, została cena zmieniona z 19 na 24. Aha, no to pan trzeba to przypadek prostu... zapłacił 24, to tak trzeba jak to mówię, po prostu zmienić. Cofniemy do zapłaty. Okej, okay, ale myślę, 20. Że gdybym tak kilka innych produktów wziął, to by było podobnie, tak mi się wydaje, czy nie? Myślę, że nie. Tak? To, no to się... proszę... Aha, to czyli to teraz aktualnie kosztuje? To, jak pan zapłacił 24,99, to będzie to kosztowało 24,99. To proszę tę cenę zmienić, bo ludzi można wprowadzać w błąd, no sam pan widzi, no. Rozumiem. Ja wziąłem to ze względu, tak, po prostu wziąłem to ze względu na to, że jest 19, nie? Na to, że jest 24, to nie jest tylko 5 zł, no ale... Rozumiem, na pewno nie mieliśmy na celu nikogo wprowadzać w błąd, po prostu było to przeoczenie. Aha, dobrze, no to proszę to zmienić. Super, dziękuję bardzo. Dobrze, chce pan tutaj zmienić to na 20 zł? No mogę zapłacić 20, no ale już zapłaciłem 25 zł. Tak jak mówię, nie będzie problemu, po prostu i w ten oto sposób oficjalnie kupiłem ten produkt za 20 zł, czyli za 19 zł z groszami. I zobaczcie, gdybym się nie upomniał, to bym po prostu poszedł, bym przepłacił, bym został oszukany. I ilu jest takich klientów, którzy się nawet nie upomną, oni nawet nie wiedzą o tym, nie upomną, oni nawet nie wiedzą o tym, tutaj 5 zł, tutaj 10 zł, na tych drobiazgach oszukują. Ja już nie mówię na tych wielkich, ale na tych drobiazgach, to samo w sklepach gdzieś samoobsługowych, gdzieś w hipermarketach, to samo, to
To samo, moi drodzy, na lewo i prawo nas oszukują. Dlatego patrzcie, weryfikujcie, jeszcze raz weryfikujcie produkt po produkcie, ile zapłaciliście, ile faktycznie to kosztuje. To jest bardzo ważne. Byłem już tak rozgrzany, że postanowiłem odwiedzić kilka pobliskich sklepów z Euro, tam RTV, AGD, Media Expert i cała reszta. No bo ja sobie zobaczyłem, że teraz są te Black Friday'e, tygodnie jakieś tam przecen i przed sklepami są takie, nie wiem, plakaty, reklamy, że jest do 80%. I najpierw wybrałem się do sklepu numer 1, żeby zapytać o produkty, które są przecenione do 80%. I sobie posłuchajcie. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo tam jest przed sklepem taki napis 80%. Chciałbym chociaż jedną rzecz tutaj znaleźć w tym sklepie, która jest przeceniona 80%. I ją może kupię, bo lubię takie promocje. Znaczy tutaj biorąc pod uwagę... No jest tam 80% i dlatego tutaj po prostu przyszedłem, bo lubię promocje i sobie tak pomyślę, a kupię sobie może... Kupić? Chcę zobaczyć tę rzecz, no może coś akurat fajnego, bo ja taki jestem otwarty i na multimedia, i na RTV, AGD, no, obojętnie co. Ja po prostu lubię promocje, nie? A że jest to Black Friday, to ja sobie tak chodzę i... No właśnie, 80%, czyli... Dwie roty gratis, to hity. Do 85%, dwie roty gratis, pół roku nie płacisz. No tak sobie wszedłem, nie? Pewnie, że tak zaraz. Jak jest 80, no to czemu nie? Chyba, że nie ma. Tutaj szukamy coś dalej, ale to bardziej z tych takich małych rzeczy by było pewnie. Naraz sobie zobaczymy rabaty na maksa. To zobaczymy sobie. To telewizory, tutaj są zegarki, ale to nie będzie to. Czyli mega okazja Black Weeks. No to tutaj akurat jeżeli chodzi o takie przeceny 1500-949, no jakichś takich wyjątkowych nie ma, powiem pan. Coś jest przecenione, aczkolwiek no nie jest to jakoś tak 50%. No ale pan chyba nie zaobserwował, nie? 80%, żeby coś tutaj było przecenione. To jedyny ten zegarek, który panu wcześniej... No ale dziwne, nie? Bo tam taki napis, niby człowiek przychodzi, bo chce sobie coś kupić, 80% taniej, a tutaj nie ma. Tylko że faktycznie pytanie, co by to takiego było, bo tutaj... Jakby produkty są przecenione, ale chyba jakby niewiele jest tych, które są faktycznie tak bardzo przecenione, tak jak pan wspominał. Żeby chociaż jeden znaleźć. Nie? Dobrze, to może niech pan już szuka. No, jak słyszeliście, takiego produktu nie ma. Nawet pracownik, który tam starał się cokolwiek znaleźć, nie znalazł takiego produktu. Nie znalazł, po prostu one nie istnieją. Teraz sklep numer 2. Chodzę sobie do sklepu, ale tutaj to już niezła aferka była, posłuchajcie sobie. Przepraszam, mam takie pytanie, bo chodzę i nie mogę znaleźć. Bo tam, tutaj jak pan widzi, są jakieś promocje do minus 80% i chciałbym chociaż jeden produkt, bo ja lubię promocje i chciałbym sobie, no jeden produkt, niech mi pan wskaże, który jest przeceniony 80% na przykład. Wie pan, co ciężko będzie, bo tych produktów jest... No to proszę mi pokazać tutaj, ja sobie poczekam. Może akurat sobie coś... Tysiące wybiorę. Po prostu. No dobrze, no to szukamy, może jakieś fajne coś będzie 80% przecenione. No jak już są takie promocje, no to... Nie, raczej to jest kwestia po prostu... No są mocne, niektóre liczby, tak jak nie, ale ja, 1/3. Ale ja konkretnie 80%, bo tam ale jest jakby napisane... Nie jestem w stanie tego panu wyszukać. Dobrze, ale jest napisane 80%, także proszę nie wprowadzać w błąd, jeśli ja widzę 80%, przychodzę tutaj do tego sklepu, tak. Dlatego, że jest przecenione 80% i proszę mi to wskazać, jeśli nie, to ja to po prostu zgłoszę. Dobrze, bo jest to prowadzenie klienta... Proszę to zgłosić. Na pewno? Nie jestem w stanie po prostu w żaden sposób tego realnie panu znaleźć po prostu. Aha. Dobrze, ale tak pan... Produktów jest około, nie wiem, tak. 10 tysięcy podejrzewam. Dobrze, to ja mam czas, możemy szukać. No ja jestem klientem, proszę mi znaleźć chociaż jeden produkt przeceniony 80%. Chociaż jeden. Ja mam czas, naprawdę. Ja mogę sobie tutaj do zamknięcia sobie czekać do z panem. No, chociaż jeden pan produkt. O, widzi będzie. Pan, jest 80%. Ja chcę jeden produkt, żeby pan mi wskazał. Przykład mogę panu pokazać. Dobrze, no niech pan poda. Natomiast... Bo ja lubię promocje, także no jest ten Black Friday i skoro widzę napis minus 80, no to bardzo ciekawa propozycja. Na przykład... A po co przepłacać? Dzisiaj sprzedało się coś takiego i to było to 80%. Natomiast dzisiaj już tych sztuk dzisiaj się nie sprzedało. Mamy dostępnego. Coś takiego, aha. A co to jest dokładnie, co to się sprzedało? No to jest warto. 400, ale ile on kosztował, a ile, za ile go państwo sprzedali?
No, to była cena, za którą sprzedaliśmy. Tak, a ile kosztowało? To 400 zł, tak? No to jeżeli to jest 20% wartości, to... Ale z czego? Ale wartości z jakiej kwoty? Bo to może być z 1000 na przykład. No, to może być z 80 zł, z 500 zł. No, ale to mniejsza o to. Ja po prostu chciałbym coś kupić tutaj u Państwa. Po to przyszedłem. Mnie interesuje, co było, a co, czego już nie ma. Po prostu no, chciałbym coś kupić, co jest bardzo przecenione. No chociaż mi Pan pokaże coś, co jest tutaj w tym sklepie 50% przecenione. Tutaj gdzie stoimy. Jakaś promocja. Na przykład tutaj było 50%. No było, tak. Na przykład płyty ma Pan. Też jest mocno przecenione. Czyli, ale 80 nie ma nic Pan mi do zaoferowania. Nie jestem w stanie Panu tego znaleźć po prostu. Nie jestem w stanie. Zbyt dużo jest tego produktu. No chyba nie ma tego. Tak, powiedzmy sobie szczerze. A jeżeli no, chyba są, no to są 2-3 sztuki, które momentalnie się sprzedają. Na przykład ten laptop, co Panu pokazałem, był po prostu z samego rana sprzedany. Ale nie za 80, na pewno. Procent taniej. No jakoś nie wierzę. Dobrze, wie Pan co? No jakoś nie wierzę. Proszę sobie iść zgłosić, nie wiem, rozmawiać Dobrze. Z kierownikiem. Dobrze. Nie jestem w stanie Czyli panu nie ma, ale wie Pan, jeśli to proszę to ściągnąć na przykład. To 80%, bo to wprowadza w błąd ludzi. Ale to no. nie jest wprowadzenie Dlaczego w błąd, nie? tylko to jest szukanie oferty okazji. Dobrze, to ja proszę mi znaleźć ofertę 80%, proszę skoro sobie Pan to powiedział. Nie, ja chcę tutaj, internet po ale prostu. Panie jest od tego, szukać. Żeby mi to Pan... Ja nie, mam ja dużo nie czasu. Jestem od tego. Tak, jest Pan, jestem klientem. Pan to mi powinien... podejść do kierownika i z Tak, nim dobrze, to proszę mi zawołać kierownika. No ja chcę jeden produkt za 80 i Pan mi odmawia pomocy. Ja pan nie odmawiam pomocy, tylko mówię, dobrze. Że realnie nie czekam jestem tutaj. W stanie jej nie, Pan powiedział, że Pan mi nie pomoże znaleźć Ponieważ tego produktu. Nie potrafię, nie mogę. Nie A mam, chce Pan, ale Pan tak powiedzieć, ja to mam zarejestrowane, także... Dobrze, proszę zawołać kierownika. Dobrze, idziemy do kierownika. Kierownika ma Pan tutaj Aha, na dobrze. Który to jest Pan? Tam siedzi przy biurku. A może Pan ze mną pójdzie? Pan no, przedstawi bardzo sytuację. Proszę. Dziękuję. Bo ja, wie Pan, tutaj przychodzę, no jest 80%, więc ja chcę sobie kupić coś za 80%, no tanie, no. Jest Black Friday, są fajne reklamy i wszystko, no to... Dzień dobry. Pan jest kierownikiem? Tak, jest. Ja tam przy wyjściu widzę taki plakat 80%, produkty przecenione do 80% i chciałbym takie produkty zobaczyć. Po prostu ujrzeć takie. Dzisiaj na przykład to był laptop. Tak, właśnie Panu laptop. Aha, był laptop, tak? Dzisiaj był z rana. Ale już go nie ma, a afisz dalej jest. A ja na przykład jestem klientem, który przyszedł sobie znaleźć jakąś rzecz 80%, ponieważ mnie to skusiło. No ale w tej chwili nie mamy ich. Aha, no to proszę to, nie wiem, ściągnąć, zakryć, żeby ludzi nie wprowadzać w błąd. Ja wtedy przyjdę jak będzie. Wtedy przyjdę, będę widział 80%, ja wtedy przyjdę, dobrze? Bo jakby szukaliśmy i na internecie też takich produktów nie ma. Nie dostałem takiej koordynacji, takiego... No, a być może jest tak po prostu, że nie ma, tylko po prostu się ludzi wprowadza w błąd. No może tak, no to lepiej powiedzieć, że tak. No może tak być, prawda? A wie Pan, że to jest nielegalne, takie wprowadzanie ludzi w błąd. Znaczy myślę, że gdyby było to nielegalne, to takie... No tak, no ale jest Urząd Konsumenta, wie Pan, że... Ja, no, może Pan to zgłosić, oczywiście. No lepiej tego nie robić, nie? Bo ja na przykład zobaczyłem, kurczę, 80%, przyjdę sobie coś kupię, no, ale nie ma nic tutaj. No, takie... Czy jest to atrakcyjne na pewno, natomiast no... No jest to, dlatego tutaj wszedłem, no bo mnie to skusiło. No, natomiast tych produktów, tak jak kolega pewnie wspominał, jest niewiele, zwykle codziennie rano pojawiają nam się takie produkty w ofercie i one się bardzo szybko wyprzedają. Dobrze, a to co jest takie super przecenione teraz? Na przykład chociaż 50% tutaj w tym sklepie. No jak są promocje, no to nie ma nic, no może nie ma nic. Nie wyszukam spośród 10 000 produktów. W internecie można przejrzeć. Bo ja po prostu lubię promocje, wie Pan. No po prostu każdy lubi promocje, no jak jest 80. No Panowie pewnie jakby przychodzili też, żeby przyszli... Ja lubię produkt, kurczę. Który szukam. Jeżeli jest promocja, to wtedy go kupuję. No. Ja nie szukam po promocjach, bo nie kupuję. Czyli nie ma tutaj 80% przecenienia. Ja skorzystam się w trące, to takie promocje istnieją. Bo ja chociażby jestem tutaj właścicielem telewizora, który przeceniany był z 5 tysięcy na 2,5, więc takie promocje najbardziej są, tylko no... To jest też oczywiste, jest ograniczona ilość, po pierwsze, a po drugie, no dużo klientów się rzuca na to, ale to też nie jest nasza wina, kiedy został sprzedany. Nie? Dobrze. Czyli, w Black Friday może będą. Może w piątek. No, na przykład. Super. Dziękuję, do widzenia. Tutaj też nie ma. No Pan powiedział, że on nie będzie szukał, bo tam jest kilka tysięcy. No to ja go zmusiłem jednak, żeby coś z tym zrobił. No i skończyło się to tym, że poszliśmy razem, bo on chciał mnie samego puścić do kierownika, ale poszliśmy razem. I kolejne kłamstwo, i kolejne naciąganie, i kolejne oszukiwanie Polaków. To jest po prostu nieprawdopodobne. Zobaczcie, to działa tak, że oni sobie wystawiają 80% do 80% tylko dlatego, żeby ktoś tam wszedł. A jak już ktoś tam wejdzie i nawet tego nie znajdzie, to jest szansa dla nich, że ktoś coś kupi. Nieważne co, że ktoś coś kupi. I na tym działają tego typu chwyty. To jest po prostu oszustwo. To jest zwykłe oszustwo. Te trzy przypadki, szczególnie ten pierwszy, gdzie ja zapłaciłem faktycznie, zapłaciłem za dużo, ten drugi przypadek i ten trzeci,
Wszystkie trzy przypadki to jest oszustwo. Ja wam teraz chciałbym pokazać, a jeszcze na początek apeluję, żebyście uważali. Te wszystkie przeceny to jest pic na wodę, fotomontaż i teraz wam pokażę w drugiej części tego filmu, jak to wygląda na tle Francji. Ja wiele lat spędziłem we Francji i ja wiem, że tam promocje to są prawdziwe promocje. Zobaczmy razem, jak to wygląda i jak nas ładują każdego dnia, jak nas oszukują niemiłosiernie w Polsce Polaków. To jest po prostu aż obrzydliwe. Popatrzcie na to. No i teraz, moi drodzy, najdrożsi, gwóźdź programu. Pokażę wam, jak naprawdę się robi balona Polaków w Polsce. Ja sobie wybrałem jeden produkt. Oczywiście ten produkt może być droższy, tańszy. To jest po prostu pierwszy, lepszy produkt. To jest laptop, zwykły laptop, czyli zwykły, niezwykły. Ja po prostu sobie szukam teraz sprzętu, muszę kupić dobry sprzęt, żeby dla was robić filmy. Ten sprzęt musi być trochę droższy. I zobaczcie, tutaj we Francji to jest taki znana sieć, taka jakaś RTV, AGD, multimedia i tak dalej. 1600 euro jest przecenione jak byk na 1100 euro, czyli 500 euro jest taniej. Zobaczcie, ile ten sam kosztuje w Polsce. Ano w Polsce jest 7,5 tysiąca było, teraz jest 6700. Zobaczcie, powiem wam szczerze, że 1600 euro, ta oryginalna cena, i tutaj 7,5 tysiąca, to jest i tak drożej w Polsce. On jest tutaj przeceniony na 6700, a ten jest przeceniony na 1100 euro. 1100 euro to nawet jak euro jest drogie, to jest 5000. 5000 na promocji kosztuje ten laptop. Natomiast tutaj na promocji kosztuje 6700. 1700 zł jest droższy. Jest droższy w Polsce. A ja wam powiem, pokażę, zobaczcie, ile we Francji wynosi najniższa krajowa. Obecnie październik 2021 to jest około 1250 euro netto na rękę za 35 godzin tygodniowo, bo oni pracują 35, jak jest 40 godzin, to te 5 godzin nie płacą podatku i tam jest 25% chyba więcej, z tego co mi wiadomo, zależy. Najczęściej jest to 25% więcej, czyli jeśli pracują 40 godzin, co się bardzo rzadko zdarza, to zarabiają 1500 euro netto. Za 1500 to on sobie jest w stanie prawie bez promocji tego laptopa kupić. Natomiast w Polsce za najniższą krajową 2000, jeśli jest, czy 1900, czy ile tam najniższa krajowa, ile wynosi obecnie dzisiaj netto, najniższa krajowa netto, to on musi 3 albo 4 miesiące na niego pracować. To jest po prostu obłęd, to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, tutaj macie pokazane, co i jak, no jest, no patrzcie, no jest brutto, brutto jest 1600 euro, bez podatku, jest 1250 euro, to jest po prostu paranoja, w Polsce to są ceny z kosmosu, my płacimy więcej niż Francuzi, my płacimy, on tam 1600, to on jest nawet, kurczę, on jest bez promocji prawie w takiej cenie jak tutaj na promocji. I taki Francuz pójdzie sobie i kupi go sobie za 1100 euro, to mu jeszcze zostanie mu 150 euro, jeśli pracuje 35 godzin tygodniowo. 150 euro mu zostanie jeszcze w kieszeni. A Polak, gdzie sobie Polak nawet na tej promocji za jedną wypłatę kupi? To jest po prostu obłęd, moi drodzy, to jest obłęd, pokażcie to innym ludziom, pokażcie to. I teraz tak, druga sprawa, druga strona medalu. Jak we Francji są promocje, jest taki Fnac i Darty. Dart to są takie odpowiedniki naszych, na przykład Media Expert i Euro RTV AGD. Zobaczcie, tutaj jak jest promocja, to jest faktycznie promocja. Faktycznie jest promocja. O 800 euro taniej. Naprawdę, te produkty są faktycznie tańsze. One są po prostu tańsze. Uwierzcie mi, ja wiem jak jest. Ja spędziłem wiele lat we Francji i wiem jak jest. Jak jest coś przecenione, to jest przecenione. Albo 50, albo 600 tutaj euro, nie wiem ile, ale jest naprawdę przecenione. To są na przykład komputery, laptopy. Popatrzcie sobie. To jest niesamowite. Serio, ja wam powiem szczerze, że to jest obłęd. W Polsce jak są promocje, to zaraz wam pokażę, jakie są promocje w Polsce. Tutaj jest do co 700 na 500, to jest konkret. Z 1000 na 700, to jest konkret.
Tutaj to samo, tutaj to samo. To wszystko jest, zobaczcie, no pierwsze lepsze, to jest wszystko tutaj przecenione. To nie jest tak, że ja wam nie jestem w stanie wszystkiego pokazać, ale uwierzcie mi, że to jest naprawdę przecenione. Co jest przecenione, to jest przecenione. Natomiast w Polsce, jakie są w Polsce 80, to co wam pokazywałem? Gdzie jest 80? Co to jest za promocja śmieszna z na przykład 1200 do 900 zł, a to jest tak jeszcze chyba największa promocja. Co to jest za promocja z 4600 do 4200? Co to jest za promocja? Co to jest tutaj za promocja z 3800 do 3400? Co to jest za promocja? Wy promocje robicie, tam jest 2%, 5%. We Francji naprawdę, moi drodzy, jak są promocje, to są promocje. To nie tak, że ja faworyzuję, ale ja mieszkałem wiele lat we Francji, jak je widzę w Polsce promocje, to jest paranoja po prostu. To jest paranoja. Tutaj promocja jest promocją. Idziecie i macie przecenione konkretnie w Polsce. To jest przecenione. Gdzie tutaj jest? Zobaczcie. A sobie klikniemy. Gdzie to tutaj jest? Nawet kliknąć się nie da. Nawet kliknąć się nie da, moi drodzy. Nawet kliknąć się nie da. To jest kłamstwo po prostu. Oszukują nas. Kody. Jakie kody tutaj? Co tutaj jest? Tutaj nawet... Popatrzcie, tego nawet nie da się... Co to tutaj za 6 minut? Co za 6 minut? Tutaj jest konkret. Zobaczcie, tutaj jest konkret. Black Friday. I są konkretne przeceny. Jest konkret. Nie jak u nas. To jest paranoja, to jest totalna paranoja. Ja już nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Tutaj widzicie, z 700 na 500. Z 500 na 350. To są jeszcze nie największe, to są po prostu pierwsze lepsze promocje, ale one są konkretnie przecenione. To jest konkret po prostu. 1800 na 1200. Jak coś piszą, to tak robią. A w Polsce hity dnia, co to tutaj jest? I tyle w temacie, moi drodzy. Powiem wam szczerze, że jest mi smutno. Zwyczajnie jest mi smutno, ponieważ Polak zarabia dużo mniej. Polak płaci więcej niż we Francji, niż w Niemczech. W Niemczech jeszcze tańsze są multimedia niż we Francji. I co najgorsze, to w Polsce robią promocje jakieś podchwytliwe, jakieś... zamaskowane gdzieś, co w ogóle nie ma prawa bytu i one są tak 10-5%, a za granicą to jest konkret po prostu. Tak nas naprawdę robią w balona, że po prostu już nie da się tego komentować nawet. To już jest apogeum, to już jest apogeum, to już jest szczyt wszystkich szczytów. Muszę wam powiedzieć, że to już jest szczyt wszystkich szczytów. Tak być nie może, moi drodzy, tak być nie może. Dobra, napiszcie, co o tym sądzicie. Ja jestem zburzony tą sytuacją, zaistniałą sytuacją, jak mnie próbowano oszukać w jednym sklepie, jak oszukali, ludzie oszukują każdego dnia w drugim, w trzecim sklepie i jak to wygląda Francja. Francja, pierwszy lepszy kraj, ja porównuję Francję, ponieważ Francja jest mi bliska i tam wiem, jak to wszystko się odbywa. Natomiast wy napiszcie, w Niemczech jest jeszcze taniej. Przecież Niemiec się śmieje, jak Polak kupuje 4 razy drożej od Niemca. Po prostu paranoja. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, mam nadzieję, że wam się to podobało. Udostępniajcie, naprawdę udostępniajcie, bo to jest ważne. Pokażcie przed tym piątkiem z promocjami, jak się w Polsce robi w balona Polaków. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.